Mam ją tutaj. Nie ruszaj się. Spróbuj tylko. Hej, hej! Koryto rzeki, słuchajcie. I znowu wojsko. A raczej trójca. Czysto. Ta współczesna. Ups. W tej okolicy pusto. Okej, okay, pomierzaliśmy się potem. Spójrz na to. Co jest, szefie? Nie mogło to poczekać do rana? Chciałam gwizdnąć. A przecież się dało, nie? Możemy tu gwizdać? Możemy? Szlak! No cóż, wygląda na to, że nie możemy. Teraz tak, sprawdźmy sobie powoli, jaką my mamy broń. Idź, stój, żadnej. Czekaj, idź szybko. Życie żołnierza. Aha, ale odwróć się plecami, misio. Nie mamy łuku. Nic nie mamy. Teraz tak, tam są skrzynie, butelki prawdopodobne. Znaleźliście coś? Ciekawe co z naszym przyjacielem. No chodź, bo ty tutaj będziesz kółeczko robił, tylko niedobrze, bo masz latarkę. Cyk, cyk, cyk. Jak w ogóle wygląda magiczna skrzynka? Kurde, nie zaciągnę go do krzaka niestety. Niedobrze, także tu się przytulimy. Mam się spodziewać jakiejś oświaty albo mistycznego brzęczenia? Zauważą mnie, nie? Tu jest na pewno dwójka. Ten sektor wygląda na pusty. Tu chyba nikogo nie ma. Nie jestem pewna, czy na górze jeszcze nikt nie stoi. Dobra, gdzie ten miś polask? Aha, macie okay. Coś? Jak będę miał coś do zameldowania, to zamelduję. Dobrze, przystawił się znów. Poczekamy jeszcze chwilę. O, gdzie się zagubił? Byłoby łatwiej, gdyby nie padało. Okej, okay, czyli poszedł tam w krzaczki. Obczep się. Dobra, po raz ostatni. Wydaje mi się, że szukaliśmy tu... Tu i chyba tu. Też to pamiętasz? Czy to ważne? Jak za pierwszym razem coś przegapiliśmy, trzeba by wszędzie sprawdzić jeszcze raz. Racja. Dobra. Twoim zdaniem poziom rzeki jest wyższy czy niższy niż wtedy? Daj spokój, nie każ mi sobie wszystkiego przypominać. Jak tylko ostatnim razem odwołali operację Samotny Wilk, wyparłem ją z pamięci. I teraz się cwania, jak trzyma tamtych krzaków, chodź no tu.
Widzieliście coś? Przestań pytać. Ani łupu. O, czekajcie, coś tu stoi. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Mogło to poczekać do rana? Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Nie zaciągałem się tu z myślą o magicznych skrzynkach. Czy wy to widzieliście? Czekajcie, gdzie tu rzucić? Może tutaj. Macie coś? Jak będę miał coś do zameldowania, to zamelduję. I nic sobie z tego nie zrobili. Cudownie. I tu nie mogę wejść. O, fajnie, znaleźli. O, Jesus! Okej. Chyba już wiem, czym to grozi. Czy oni mnie widzą cały czas? Okej, jeden martwy. O nie! Zabili mnie. No cóż. No więc miałam szansę się przekonać, jak to się skończy. Muszę to zrobić szybciej, błoto. Okej. Muszę najpierw jakąś broń podnieść. Szkoda, że ten niegomuś nie miał. Czysto. Chodź, spójrz na to. Tak. Dwóch. No. O, zaciągnęła go w krzaczki ładnie tym razem. I co? Ja nie mam żadnej broni dalej. Nie. Teraz tak, ty misio. Nie mogło to poczekać do rana? Tutaj przecież jakiś Armagedon się dzieje, jak ja ich zaczepię. No więc tak, spróbujmy inaczej. Dobra, po raz ostatni. Wydaje mi się, że szukaliśmy tu, tu i chyba tu. Też to pamiętasz? Czy to ważne? Jak za pierwszym razem coś przegapiliśmy, trzeba by wszędzie sprawdzić jeszcze raz. Racja. Dobra. Twoim zdaniem poziom rzeki jest wyższy czy niższy niż wtedy? Daj spokój, nie każ mi sobie wszystkiego przypominać. Jak tylko ostatnim razem odwołali operację Samotny Wilk, wyparłem ją z pamięci. I teraz tak, jak się do nich dobrać? Oto jest pytanie. Ta dwójka jest zaabsorbowana sobą. Ale co zrobić z tym trzecim jego mościem, który sobie tutaj drepcze? Ma broń skubany, mogłabym mu ją zabrać. Znaleźliście coś? Jak będę miał coś do zameldowania, to zamelduję. Panie, gdzie to rzucić? Nie zaciągałem się tu z myślą o magicznych skrzynkach. Zbadam sprawę. No to chodź. Bo ja już się bardzo niecierpliwie. Mam nadzieję, że to mnie nie zauważą. Tu się dzieje coś pod... Okej, jeszcze jeden. A tak, tu coś widziałam ciekawego. Nie mogę się doczekać widoku tej skrzyni, o której tyle słyszałem. Dobra, tędy nie przyjdziemy, czyli naokoło muszę podejść, jeszcze jakiś wapik podnieść. Teraz tylko misia tutaj jakoś. Byłoby łatwiej, gdyby nie padało. Ciekawe, czy zareaguje. W ogóle. Skąd ten nagły pośpiech? No i słuchajcie, ten miał broń, prawda? I co? Ja dalej broni nie mam. Nie zaciągałem się tu z myślą o magicznych skrzynkach. Zewrzeć trzy! Przeciwnik w polu widzenia! O, i znowu to samo. Poddać się to żaden wstyd! Co nie? Chyba już jej nie ma. Baza, wyślijcie kolejną drużynę w stronę mojej pozycji. Fuck. To ich sobie teraz naściągałam. Pora uciekać. Jeszcze raz.
Jezu, w końcu. Mam jakąś broń? Dalej nic. Niedobrze. 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 Super. Ekstra. Już przylecieli? Wysunięty oddział, czemu do chuja ciągle szukacie tej skrzyni? Macie wroga na swoim terenie. No bo doktor Dominguez... Mam w dupie Domingueza. Znaleźć i zabić Lara Croft. W tym sektorze jest stanowczo zbyt wiele kryjówek. Znaleźć Lara Croft? Niby jak? Jesteśmy rozproszeni jak cienki sik na wietrze. To była operacja badawcza. Rozproszmy się i zróbmy co się da. Ja sprawdzę w tamtej okolicy, ty zostań tutaj. Świetne. Tu już ciało leży. Teraz tak, unikać światła. Teraz tak, wejdę do wody. Gdzie jest tutaj? Opłuczę się z błota, nieprawdaż? Jak cię tu zajść? Lara Croft. Jej upór jest godny podziwu. Najpierw shit. Dominguez każe nam szukać skrzyni, teraz Rourke każe nam szukać Croft. No i kogo mamy słuchać? Rourke jest dowódcą wojskowym, a decyzje Domingueza kosztowały ludzi życie, więc lepiej decyduj tu i teraz, kto jest dla ciebie ważniejszy. Ja sobie, kurwa, właśnie, Rourke wszedł w to wszystko i zginęła. Krab stracił kontakt z oddziałem RO. Upewnijmy się, że to się nie powtórzy. Nie wpuścimy jej. Teraz tak. Za pół godziny dostajemy nowe rozkazy. Ilu ich tu mamy? Dwójka. Przydałoby się jednego odciągnąć. No właśnie. Co się u diabła stało w mieście? Jezu, Lara, wyjdź. Co to było? Pójdę się temu przyjść. Spójrzmy na mapy. Czy coś omijamy? Wygląda na to, że nie. Oby poszedł tam dalej. Muszę to zbadać. Mhm. No dobra, z tym powinno być prosto. Trzeba sprawdzić. Okej, i teraz tak, z tego co widzę, Lara sobie włosy poprawiła z błota. A mogliśmy też tędy wejść i wykonać pewnie skok, ale jakoś nam się udało tutaj to rozpracować w inny sposób. Okej, zbierzemy sobie jeszcze jagodę na leki. Jedźmy dalej. Pytanie, ilu jeszcze ich tu jest? Oho. No, tam nie doskoczę. Tam jest cel, to wiemy. Tu jest ścianka, to widzę. Ale czy ona dorzuci do tej ścianki? Lara, co ty na to? Najwyżej zginiemy, nie? Wszystkie oddziały, raportujcie. Kardynał 2, wszędzie czysto. Co się dzieje? Oberwaliśmy falą wstępną. Oddział Kappa? Wszędzie czysto. Tu kardynał 2. Mamy szkody po wstrząsie wstępnym w Juliet 3. No, to było w ostatniej chwili. Osuwisko zniszczyło pomocniczą platformę bomb. Pożarów nie ma. Powalone drzewa całkowicie zatarasowały drogę do Kilo 2. Już są oddziały. Mamy ognisko. Nie mam na to miejsca. Co do diabła? Co ja tu w ogóle robię?
Okej, okay, słuchajcie, mamy 5 punktów umiejętności. Nie mam skrzyni, Johna. Boże, jeśli coś mu się stanie. Do diabła. Dwa punkty umiejętności, weźmiemy to sobie. Mamy też serce jaguara, mieszanka wytrzymałości zmniejsza obrażenia od ataku wręcz i na dystans. No niby fajne, ale nie. Co my tu mamy jeszcze? A małpie stado, czyli te strzały, tym razem 3 możemy sobie odblokować. Tu jest ten upadek, to mi średnio. Natomiast co my tu mamy? Dodaję naboje błyskowe do pistoletów. Naboje błyskowe podpalają nieopancerzonych wrogów i chwilowo oślepiają pozostałych. Wytwarzaj naboje wstrząsowe, chwilowo ogłuszają wrogów, dzięki czemu może z powrotem się ukryć. Kły węża. Wrogowie pozostają dłużej zdezorientowani po użyciu nabojów błyskowych. A cóż to jest to kameleon? Potrzeba mniej materiałów, by przywrócić to nie. Zwiększona skuteczność skupienia, co wydłuża czas skupienia podczas celowania. To by się przydało. O! Zabij drugiego przeciwnika podczas cichej likwidacji. Też sobie weźmiemy. Ekstra. Wężowa furia. Po wykonaniu cichej likwidacji naciśnij trójkąt, by zabić kolejnego wroga. Coś podobnego było w Asynie, nie wiem czy pamiętacie. Jeden punkt umiejętności nam został, no nie wydamy go na nic. W każdym razie dwie fajne, przydatne umiejętności moim zdaniem i ekwipunek sobie z... Ach, Boże. Znów mamy jedną, jedyną broń. No cóż, to wam pokazywałam chyba. Nie rozumiem, czemu teraz nie pokazuję. Muszę kliknąć potwierdzić. Nie wiem, czy wam to pokazywałam, czy nie. A mogę być tak wytarkana w błocie, albo założyć strój honoratu. Ale weźmiemy oczywiście ten, który prawidłnie powinno mieć. No i co? I to by było na tyle. No co w tym ekwipunku oni ode mnie jeszcze chcą? Coś tu ciekawego dostałam. Sprzęt wspinaczkowy, lina do zjazdu, torba na ramię. Nic tu nie widzę więcej ciekawego. Czegoś nie zobaczyłam? Nie mam pojęcia. Chyba nie. Nie, coś tam nam krzyczy, ale mniejsza o to. Mamy zapis, mamy części. Lecimy dalej. Kto mówi? Podejrzewałem, że podsłuchujesz moją łączność od czasu Meksyku. Rourke. Dowódca Rourke. Podsłuchiwałaś mnie, a teraz ja podsłuchuję ciebie. Kolejny wstrząs. Jak się czujesz ze świadomością, że odpowiadasz za wszystkie te kataklizmy? Za całe to cierpienie? Wiem, co robiłam. Twój wyraz twarzy, kiedy Dominguez ci powiedział... Ale musiałaś zdobyć ten sztylet już, prawda? O kurde, czy my chodzimy w ropie jakieś? Wysunięty posterunek. Croft kieruje się na was. Znajdźcie ją. Croft prześlizgnęła się ludziom z plaży pod nosem. To się nie może powtórzyć. Powinniśmy przeczesać teren. Coś ciekawego w nowym transporcie? Załóżcie termowizory. Idę na szpicy. No nie. Znalazłem coś! No nie. Fałszywy alarm. To tylko jakieś zwierzę. Oh shit. Ej, te światła zaczną działać, czy co? Nigdy już nie mogę cofnąć. Nie przestaniesz mi dupy zawracać. Skąd nagle taki pośpiech? Rourke powiedział, że Croft tędy idzie. Niech to szlak. Dobra, pośpieszę się. Okej, okay, teraz tak, czyli z nimi jest problem. I światła jeszcze włączyli. Zaczynasz. Wypatrzyłeś już coś przez te gogle? Jakieś zwierzątka, nic ważnego. Zlustruję cały teren. Gdzie jest ten skubaniec? On jest najgorszy, nie? Oh shit. Nawiązać walkę! Ognia! Zabijam! Na to!
Nic. Znalazłem co? Bla, bla, bla. On to będzie sprawdzał teraz w krzakach? Tak. I teraz tak, czy ja powinnam... Fałszywy alarm. To tylko jakieś zwierzę. Ej, te światła zaczną działać, czy co? Nigdy ich nie włączę, jak nie przestaniesz mi dupy zawracać. Skąd nagle taki pośpiech? Rourke powiedział, że Croft tędy idzie. Niech to szlak. Dobra, pośpieszę się. No, mi się teraz się ładnie udało. Przykra sprawa dla was. Zaczyna się. Znajdziemy. Chyba, że ich jest tu więcej. To będzie problem. Teraz tak. Czy ja mogę wejść tu gdzieś do góry? Mam nadzieję, że ktoś coś zobaczy. Dobra. Wolałabym wejść na górę, to jak... Tym razem na stół nie jest gotowa. Sprawdzę to. Patrzcie, czy można gdzieś tu na drzewa jakiś się wdrapać. Idzie czy nie? Idzie. Jeden i jeszcze jeden. Zobaczymy, jak sobie stoi. Muszę to wyjaśnić. Oskubany. Kolejny znowu. Niedobrze. O nie! Jest. I teraz tego widaka powinniśmy chyba załatwić na spokojnie. To wygląda obiecująco. No Jezu, jeszcze ten jeden tutaj. Ekstra. Cyk. O, tamten chyba sobie nie zdaje sprawy, prawda? Czy ja mogę to wyłączyć? Przekonamy się, jaka jest cwana. Napraw jeszcze może potrzebować. Nice. I to, po wszystkich mam nadzieję. Teraz tak, tu coś... Aha, to nie ciekawe, więc to nic fajnego. Natomiast tutaj coś było dla nas. Tu jest nie wyjście. Dam rady. Więcej nie uniosę. Dobrze, czyli max. To wyłączyliśmy. Z tego nie skorzystamy już. U roślinkę ewentualnie też już mamy max. Czyli dalej ruszamy. Użyjcie gogli do cholery! Znajdźcie ją! No nie. Kolejny. Jak mnie nie mam. Dobry wieczór, Sam. Widzisz kogoś? Gdybym widział, już bym strzelał. Teraz tak, jak oni chodzą? Dopadnę ją, daję słowo. Kurde, akurat się zaczął odwracać. Dobra, płotko mamy gdzieś tutaj. Super. Ale ma włosy. Jak ją znajdę, będzie po niej. No dobra. Dobrze, że tam nie weszłam. Zobaczcie, bo on akurat tam węszy. Trudno powiedzieć, że byli nieostrożni. Oho. Kotem mnie oka przyuważył. Skubany. Musimy ją wyeliminować. Jak go podejść? Nie mam czym rzucić. Powstrzymamy ją. Musimy. Nie mam łuku. Nic nie mam. Jest totalny Lipton. Tu mnie też nie powinien widzieć. Niby. Jak ją znajdę, będzie po niej. Ups.
Ups. To ten powinien jeszcze ciepłe... No już, Krow, pokaż się. Ten powinien jeszcze ciepłe zwłoki swojego kolegi widzieć. Okej, teraz tak. Jeden jest w środku. Rourke poczuł krew, jakby to było coś osobistego. No bo to jest coś osobistego. Dobra, jak tego misia tutaj zławić? Stój tyłem. Co jeśli się chowają? Jeśli nic nie przesłoni jej sygnatury cieplnej, to ją zauważę. Tego trzeba wyłączyć. Bo nam przeszkadza. Rourke nie jest zadowolony. Jakby szukanie czegoś po ciemku w tych ruinach nie było dość przerażające. Chodziłem z ojcem na polowanie w takich warunkach. Tylko zamiast ruin były straszne karłowate drzewa. Dobra, masz jakieś rady? Nieważne, jak dobrze potrafi ukrywać się zwierzyna. W końcu musi to być. Wystarczy drobne potknięcie i jest po wszystkim. Cyk. To jest ten z Nocto? Nie, to jest ten bez Nocto. Spróbujmy go załatwić. Pyk. Oczywiście wszyscy będą zaraz wiedzieć, że jest coś nie tak. Okej, jest jeszcze jeden. No tak. Gdzie jest ten drugi miś? Tam jest. I tu jeszcze jeden mi się stoi. No nie. Poprzednio poddaliśmy się chyba za wcześnie. Okej. No. Musi się zaraz zorientować, nie? Raz tak, pytanie, czy ja mogę wejść tu na górę? Mogę. Minęło trochę czasu od kontaktu z drużynami przy rzece. Nie przejdzie tędy, a jej kumpla załatwi śmigłowiec albo ekipa poszukiwacza. Najwyższa pora. Nie wiem, czego pan Mugiec nie zrobił tego wcześniej. Wydaje mi się, że mogą co nieco wiedzieć. Tym bardziej powinniśmy wykorzystać wszystko, co mamy. Jeszcze co najmniej trzech, z czego dwóch pan Okto. Nie, jeden. To jest bardziej opancerzony. Nie mam na to miejsca. Okej, okay, butelka jest nam potrzebna, wszystko to na pewno. Krop na pewno już się trochę zmęczyła. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Jezu, nie chodzi o to, żebyś unosiła. Powinienem się tu rozejrzeć. Sprawdźcie teren. Kurde, zauważymy. No, teraz uciekamy. Dziad z wozu, koniec niżej. Jest pokryta wodą! Ruszaj, odchodź mnie! Zielinki musi być w stanie krytycznym! Ej, nie! Co to ma być? No przecież... No, w końcu. Ach, robi, w końcu z nich użytek, no. Szkoda, że nie po cichu. Chyba też średnio było. Chociaż nie. Dobra. Reszta trupy. Ubite po cichu. Pytanie, gdzie teraz wyjść? Okej. Okay. Weźmiemy sobie tę buteleczkę ze sobą, tak na wszelki wypadek. O ile jej nie wypuści. Sprawdźmy sobie. Nic nie ma ciekawego. Przynajmniej nam nie pokazali. Aha. Czyli raczej butelki? No, mam jeszcze buteleczkę. Ekstra. Laro, nic ci nie jest? Czy to było
trzęsienie ziemi? Jestem blisko rafinerii ropy naftowej. Wszystko tu wybucha. Nie, Johna! Zwolnij kanał! Że co? Oni podsłuchują! Dobra. Znajdę cię! Czyli Johna żyje, najważniejsze. Teraz mamy przed sobą rafinerię. Weźmiemy butelkę. No kurczę, zrobiło ich się tutaj jak chorówków. Wiedzą, że Johna jest koło rafinerii, bo się wygadał chłopak, no. Można i tak. I tym oto przymiłym akcentem zakończymy ten odcinek, a to co będzie w dalszej części dowiecie się oczywiście w kolejnym odcinku. Ja wam oczywiście dziękuję serdecznie za ten i zapraszam na kolejny. Co tu poszło nie tak, Lara, powiedz? Ten pień nie wygląda obiecująco i to też nie wygląda obiecująco, więc prawdopodobnie miałam po prostu sobie tutaj tak... O! Delikatnie zjechać. To przepis na środek halucynogenny, czasami używany podczas wojny. Halucynogenny? To powinno pomóc. Jeśli posmaruję nim strzały, być może zapewni mi przewagę podczas walki z trójcą. Czyli mamy zatrute groty. W końcu umiejętność nam odblokowali. I... łuk z powrotem. Pytanie, co to za łuk? To chyba działa jak i tamten. No dobra, no to tak jak mówiłam przed chwilą. Jeżeli wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. I słyszymy się w kolejnym razem. Pa, pa!